Cześć wszystkim fanom Chucka Norrisa. Dzisiaj odkryjemy, jak siła pięści uczyniła z Chucka Norrisa gwiazdę kina. Cofnijmy się trochę w czasie. Jesteśmy w roku 1978. Chuck Norris, już wtedy znany mistrz sztuk walki, szukał swojej drogi do Hollywood. Pragnął czegoś więcej niż tylko filmu o karate. Szukał wciągającej historii, w której karate byłoby integralną częścią fabuły. I tu właśnie na scenę wchodzi siła pięści. Film opowiada historię majora Johna T. Bookera, weterana wojny w Wietnamie, który odkrywa, że jego byli towarzysze broni giną jeden po drugim. Booker, który został profesorem, łączy siły z dziennikarzem, aby zbadać spisek sięgający najwyższych szczebli władzy. To historia o zdradzie, rządowych sekretach i wojennych bliznach, które nigdy się nie goją. Chuck Norris czerpał inspirację ze swoich własnych doświadczeń, aby stworzyć postać ludzką i jednocześnie silną. Chciał, aby John T. Booker był człowiekiem spokojnym, ale zdolnym do użycia siły, gdy zajdzie taka potrzeba. Aby udoskonalić postać, Norris konsultował się nawet ze Steve'em McQueenem, który nauczył go, by to postacie drugoplanowe prowadziły długie dialogi, podczas gdy bohater wypowiadał krótkie, ale treściwe kwestie. Zdjęcia do filmu nie były łatwe. Po wielu odrzuceniach Norrisowi udało się zdobyć finansowanie dzięki wsparciu szerokiej społeczności karate w Stanach Zjednoczonych. Wymarzył sobie film, z którym mogliby się utożsamiać i właśnie to im obiecał. Norris nawiązał współpracę z reżyserem Tedem Postem, znanym z telewizyjnych sukcesów, takich jak Rawhide czy Ulice San Francisco. U ich boku wystąpiła plejada utalentowanych aktorów, w tym legendarny Dana Andrews. Sukces filmu był wynikiem ciężkiej pracy całego zespołu, ale aktywne zaangażowanie Norrisa w promocję filmu, obejmujące szeroką trasę promocyjną, miało kluczowe znaczenie. Pomimo początkowej kategorii wiekowej R, tylko dla dorosłych, Norrisowi udało się obniżyć ją do PG za zgodą rodziców. Argumentując, że pozytywny przekaz filmu i prezentacja karate jako środka samoobrony przeważają nad elementami przemocy. Ten ruch poszerzył grono odbiorców i przyczynił się do sukcesu kasowego. Siła pięści zadebiutowała w ograniczonej liczbie kin, ale szybko trafiła do szerszej dystrybucji w całych Stanach Zjednoczonych, zarabiając imponujące 18 milionów dolarów. Ten finansowy sukces ugruntował pozycję Norrisa jako gwiazdy kina akcji. Recenzje były zróżnicowane. Podczas gdy niektórzy krytycy chwalili sceny akcji i ekranową charyzmę Norrisa, inni uznali fabułę za schematyczną, a dialogi za banalne. Ale dla widzów film był prawdziwym hitem. Film trafił do swojego odbiorcy, a Chuck Norris stał się nieodłączną częścią kina akcji. Taka jest właśnie ta historia. Siła pięści to nie był tylko kolejny film, to był punkt zwrotny w karierze Chucka Norrisa, który otworzył mu drzwi do kolejnych sukcesów w przemyśle filmów akcji. Dziękuję za oglądanie i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanał, aby poznać więcej historii o swoich ulubionych bohaterach kina akcji. Do zobaczenia.